Zaczynamy się w kolejnym filmie z serii Pokémon Y. Ostatnio kończyliśmy grę właśnie tutaj na moście w Terminus Cave. No i tak, w dzisiejszym odcinku dalej zajmiemy się zwiedzaniem ów miejsca. A, i tu mam zejść na dół. Okej. Dobra, czyli możemy sobie tutaj zejść na dół, zejść sobie w tę stronę. Gość mówi, że pod mostem jest woda, ale pod tym mostem nie ma wody. Dobra, tu możemy sobie przejść i zdobyć na przykład Escape Rope'a, który może nam kiedyś pomoże uwolnić się, znaczy wydostać się z tej jaskini. Tak, no i tu mamy kolejnego trenera. Widziałeś tego turystę na moście? Tak biega w tej i w tamtą, jakby... Haha, już od kilku dni! Zastanawiam się, czy z nim wszystko jest w porządku. Ja też. Dobra, w każdym razie tak. W sumie my go zatrzymaliśmy. Dobra, Hiker Bergin, co mi patrzy tutaj do zadalki Boldora. Boldor jest kolejną pokemonistą. Wyższa forma... o kurczę, jak mu to było... Rock'n'Rolli. Właśnie Boldor jest pokemonem czysto kamiennym i chyba też ma umiejętność Sturdy, więc raczej będzie w stanie przetrwać mojego surfa. Także surf Boldora, tak, ten był w stanie to przetrwać. No i w naszej stronie leci Surfrock, aha, czyli jak teraz będę zmieniał pokemony, to będzie mnie raniło. Ale to spoko, bo ja na razie nie mam zamiaru zmieniać pokemonów. Kościół ma tylko dwa, także powinienem sobie z tym bez większego problemu poradzić. Także Dig i dobijamy Boldora. No i kolejnym pokemonem gościa jest Steelix. Dobra, ze Steelixem też nie powinien mieć większych problemów. Mój surf jest na nim mega efektywny, ma dość niski spacer, także myślę, że jednym uderzeniem go rozwalę. Surf! I trzyma się bez... A, bo ma Sturdy też, dobra. Z mojej strony ci Iron Tail, no to się nadzieje na Rocky Hermeta. Poza tym Iron Tail nie jest zbyt efektywny. Ma takie stalowe, nie są za dobre na poksy wodne. Na wodne poksy, no. W sumie też nie są za dobre na elektryczne, ogniste, również stalowe. Jeszcze tam jakieś chyba typ. A jakby tak pomyśleć, ja stoję tutaj w jednym miejscu od kilku dni. I też nic nie robisz. Kurczę, co za dziwni ludzie to są. Dobra, aha, i tu się po prostu wrócę. Okej. Dobra, ja tam jakiś przedmiot znalazłem, kurczę, nawet nie pamiętam co to było. Ale dobra, lecimy dalej. Tak, tego już gościa zatrzymaliśmy, także możemy lecieć tam do tamtego robótnika i zobaczmy, cóż on to wyjdzie do walki. Pracownik w jaskini. Dla mnie to nie jest raczej zbyt pospolity obrazek. To zależy, cóż te jaskini robią. Także pracownik Dimitri chce z nami walczyć. No i wysoko do walki Octillery. Wody Pokémon, spodziewałem się czegoś innego. Octillery jest wyższą formą Remoraida, co prawda ryba ewoluuje w ośmiornicę. Tak, to jest świat Pokémonów, wszystko jest możliwe. Także nie jest najlepszym wyborem do walki z nim Greninja. Spróbuję zmienić na Valplume. Co prawda Octillery może użyć jakichś ataków lodowych, które będą na mnie super efektywne. Ale miejmy nadzieję, że może tego nie zrobi. Także co robi Octillery, używa Ring Out. Ring Out chyba zabiera im więcej, im więcej HP ma Pokémon, na którym jest użyty. Chyba tak to działa. Ale zawsze daje ci Giga Drain, który był w stanie oczywiście wykończyć Octillery jednym uderzeniem. Octillery daje chyba to FA do spec ataku. Dobra, i zobaczymy tyle punktów ekstra, że starczy nam na level. No i właśnie HP też sobie odnowiliśmy ładnie. No i próbuję poznać mega ruch, jakim jest Petal Dance. Petal Dance jest takim trawiastym, który ma siłę 120 i uderza od 2 do 3 tur, po czym Pokémon staje się oszołomiony. Siła 120 jest to ogromna siła i na przykład jak mamy naszego Giga Draina, to ma siłę tylko 75, ale ja tego ataku się nie będę uczył, z tego względu, że Giga Drain moim zdaniem jest trochę lepszy, z tego względu, że się leczymy. Także ten atak zawsze i tak mogę przywrócić. A Zasida nie wezmę go, bo Zasida mam coś innego w planie i też Greninja zdała poziom. Wow. Ty i twoje Pokémon ma się. Albo tworzycie naprawdę niezły obrazoczek. Dzięki, dzięki. Dobra, także tak. Dwa poksy zdobyły poziom w jednej walce. Więc znów tylko Lucario zostaje poziom w PR-y. Idziesz, Lucario, do walki. Już, śmigaj. Dobra, także lecimy. Tu możemy zejść na dół. Tu możemy się wrócić na sam początek z tego co widzę. Tu możemy rozwalić skałę i pójść jeszcze dalej. Tylko tego szakla wciąż nie mam, no. O, Hertzke. O, właśnie, na przywrócenie ruchu ewentualne. Też fajnie, że wypadło. I dobra, przed nami jest Moonstone. Kamień księżycowy, który umożliwia ewolucję niektórych Pokémonów. O, i kolejny dziki Pokémon. Ech. Dobra, i tym dziki Pokémonem jest Graveler. Dobra, idź Lucario. W zasadzie Lucario nie jest złym przeciwnikiem na Gravelera. Tylko, że no właśnie Graveler jest ataki ziemne, które mogą z kolei zaszkodzić Lucario.
Także to jest taki minus. Dobra, ten na szczęście nie miał Stardy, także pada od razu 900 punktów ekspa dla nas. Dobra, także tak, tu mamy schody na dół, to lecimy jeszcze głębiej. Dobra, tu mamy trenerkę, to z nią się zajmiemy za chwilę. I kolejny dziki Pox. To prawda, chyba na każdym pierwszym występuje to samo. Czy może nie? Sunslash. No, Sunslash jest dość niebezpieczny, tylko mamy na jego ruch Earthquake, on już go zna na tym poziomie. Ale dobra, zaryzykuję, użyję tego Oraspera, spróbuję się z nim pobić. Także Oraspera. Dobra, całkiem sporo to używa Dig. O, rzecz ty. No, trochę nie bardzo, muszę użyć Mega Ewolucji, żeby wzmocnić sobie Defense ewentualny i nie wiem... Sword Dance'a cokolwiek. Użyję Sword Dance'a, żeby po prostu nie tracić PP w innych atakach. A Mega Lucario ma lepszy defense, także troszeczkę mi się dostanie. Dobra, Dyk tak właśnie się prezentuje i zabrał mi ponad połowę HP. Lucario ma naprawdę denną statystykę obrony. Z tego co widać. Dobra, i bam! Odzwalamy Sunslash'a. To nie jest miejsce dobre do treningu Lucario. Bynajmniej. Przynajmniej nie na Sunslash'ach. Dobra, elektronika nie zagadała o walkę. To dobrze. Jak w międzyczasie, no cóż, muszę się poleczyć czymś. Także use... Nie wiem, czy mam jeszcze mleko, czy nie mam mleka? Nie mam już chyba mleka. Bo mam milki, a fajne były leki. Dobra, no cóż, to musimy użyć hiperpotka. Nie ma nic innego. Dobra, co ma ta trenerka? Zaraz się dowiemy. Bom! Czas na... Gambit, Low Sweep. Jeden po drugim. Gambit i Low Sweep to są dwa ciekawe ruchy typu walczącego. Dobra, i tak, wysoka do walki Chua. To doskonale nam znanego Pokemona, który, jak dobrze już zapewne wiemy, charakteryzuje się niemałym defensem, dlatego też i do walki Lucario nie jest najlepszy. Wyszedł do walki Talon Flame'a. Nie wiem, czy Fly będzie w stanie go załatwić, szczerze mówiąc w to wątpię, ale na pewno zabierze mu znacznie więcej, aniżeli jakiś tam atak mojego Lucario. Dobra, cios krytyczny jeszcze. O, Flame Body go poparzyło, ale to nie do końca dobrze, może cię Ability Gods. Więc może być to zupełnie odwrotny skutek niż normalnie. Dobra, użyjmy Roosta, zobaczymy co on będzie chciał zrobić. Mam nadzieję, że nie jakiś atak walczący. Chociaż z drugiej strony, no nie wiem, co zrobi, to zrobi. Rock Slide, o hej. Dobra, i teraz trzeba będę w stanie to przetrwać? Raczej tak, dobra. No i teraz poparzony, czy on będzie w stanie przetrwać mojego... Flya, chyba już nie. Także Fly! Lecz tam Flame, doskonale kolejny Rock Slide. Tak, poparzenie jeszcze go trochę zabierze. No my lecimy! I bam, stawsz! Jest, dobra, udało się. A znamy czoła. I po 1700 punktów expa. Ostro. No i kolejny Pokémon jest Conkeldurr. Conkeldurr jest wyższą formą właśnie Timbora. Jest to Pokémon czysto walczący. I chyba sobie zostaniemy. Także do akcji wchodzi Conkeldurr. Tak on właśnie się prezentuje. Tak, właśnie, dosyć ciekawe, fajnie, ciekawy wygląd mają te Pokémon. Właśnie Timbor trzyma kłodę, Girder jakiś kawałek rusztowania, a z kolei Conkeldurr jakieś betonowe słupy. Kurczę, i cały czas tego stonerza na mnie używa. To niedobrze. Jakby tu może tego Pokémona dostawić? Prawda powiedziawszy, nie mam na niego nic. Więc muszę użyć Flya i poświęcić Talon Flame'a ewentualnie. Dla dobra sprawy. Chyba, że nie trafi Stone Edge'em, to będzie spoko. Albo ja go wykończę jakimś cudem. O, nie trafił. Dobra. Release. Jest, dobra, udało nam się rozwalić Conkeldurra. Za Conkeldurra dostaje aż 3 V do ataku. Już tak kombinowałem, że poświęcę Talon Flame'a, a później wyślę Lucario. Co za niszczący Arthros Counter. No, czyli kolejne dwa ruchy walczące. Okej, tu mam jeszcze skalę, którą możemy rozwalić Rock Smashem. Więc czemu by nie? Też zapalono nam się niebezpieczne czerwone światło w konsoli, co oznacza, że długo nie pogramy. I Graveler! Kontra Lucario. Dobra, jak to nie ma Stardy, to jest dobrze. Jak ma Stardy i nie użyje ataku ziemnego, też jest dobrze. A jak ma Stardy i użyje Earthquake'a, to jest bardzo źle. Dobra. Mastardy. Co zrobi? Baldos. No to też nie za dobrze, bo to też jest super efektywne i też zabiera mi dużo.
oczywiście nie na tyle dużo, żebyś jakoś tym przejął szczególnie, ale... No, ale dzieło. Okej, dobra. Kolejny Arasper. Bam. Dobra, zwamy Graveler. W sensie w tej jaskini żyje jeden pokam, na którym mi szczególnie zależy, tylko on jest bardzo rzadki i dość ciężko go spotkać. Dobra, tam gdzieś w kamieniach coś się kryje. Tu. Iron! 10 FV do defensa. Dobra. Jak przejdziemy się w tę stronę... O, tu też coś mamy. Tu mamy Duskstone. Duskstone jest kolejny kamień ewolucji, który sprawia, że niektóre pokemony, jak na przykład Murkrow, właśnie mogą ewoluować. I kolejny dziki pokemon. I tym pokemonem jest... Papitar! Papitar jest kolejnym nowym pokemonem w zasadzie. Jest to pokemon... kamienno-ziemny, podobnie jak Graveler, tyle że jest to wyższa forma pokemon, jakim jest Larvitar i ma genialną ewolucję, jaką jest Tyranitar. W zasadzie jest to ekskluzywny pokemon dla wersji Y. No i w zasadzie też ja bym sobie chciał go złapać. Ją w tym przypadku. Gdybyśmy grali w Pokemon X, tu występowałby zamiast Papitara Lyron, pokemon kamienno-stalowy. Jeszcze poznaję właśnie mroczne ataki, to dzięki przez to właśnie, że jego wyższa forma, Tyranitar, jest właśnie pokemonem kamienno-mroczny, jest to dosyć fajne połączenie. Też ma genialną umiejętność, jak on jest Sandstream, który na start walki przywołuje burzę piaskową. No, ale to za moment, on też późno ewoluuje właśnie na 55 poziomie, ale dobrze pamiętam. Dobra, ale Papitar sobie słodko śpi, no i Maszeckina, kurczę, o tym zapomniałem. Dobra, spróbujmy go złapać tak, jak już jest. Właśnie, zrzucił skórę i się obudził. Skoda, jest jeden, dobra, raz. Dwa. Trzy, no, sieć. Siedzi, dobra, mamy Papitara. Papitara daje 2 EV do ataku albo do obrony. Odpytanie. Chyba do ataku. W każdym razie powiedzmy, że złapaliśmy Papitara, samiczkę Papitar. No i tak, dano niej jest to pokemon twardy, z twardą twardej muszli. Kamienno-ziemny, jak już wspomniałem. Jego muszla jest twarda jak lita skała. No i też jest bardzo silny, niszczy wszystkich, albo przebija się przez góry. Fajny pokemon. Znaczy wyższa forma jego jest fajna, sam Papitar w sobie to jakiś tam szczególnie fajny to nie jest. No i kolejny dziki pokemon i kolejna, tym razem horda, proszę, Burantów. W zasadzie teraz hordami jakoś szczególnie nie mam zamiaru się bić, bo nie mam żadnego ataku obszarowego, także... Chodu! No, uciekamy. Strasznie gra za mula na tych hordach. Dobra, ja mogę pójść tu na górę. Zaraz zobaczymy, dokąd te drogi nas doprowadzą. I kolejna horda! My to mamy szczęście. Z hordami się fajnie bije o tyle, o ile mamy pokemona, który ma jakiś atak, który zadziała na wszystkich pokemonach, bo tak to nie ma większego sensu. Jeszcze nam się bardziej dostanie. A ile dostaniemy za te 2 czy 3 duranty? Groszowe expa. Dobra, aha, to można pójść i sobie zejść. Tak byśmy Rock Smasha nie mieli. W zasadzie... W zasadzie to tutaj się cały czas krąży w kółko. Okej. Okay. I Sandslash. No, Sandslash jest dosyć nie bardzo przeciwnikiem, gdy użyje ataku ziemnego, to już jest po mnie. Także miejmy nadzieję, że go nie użyję, aby na wpadnie krytyczny Aurasper. Nie wpadł, a to używa Sandslash. O, to w zasadzie nie jest źle. Sandslash, czyli burza piaskowa, rani wszystkie pokemony, które nie są ziemne, kamienne bądź stalowe. A dodatkowo jeszcze pokemon kamiennym, ziemnym chyba też zwiększa speed def, kiedy właśnie działa. No i Sandslash też może być właśnie Sandwy, które sprawia, że po prostu jego unikliwość zwiększa się w czasie właśnie burzy piaskowej. Ale to dla nas nie był żaden kłopot, bo mieliśmy Arasperę, który nigdy nie pudłuje. I Durant. Zwyczajny Durant jeden w pojedynkę to jest już jednak przeciwnik dla nas, bo za niego dostajemy nie najgorszy punkt expa. Także Arasper, daj Lucario! Żeby tego starczyło. I starczyło. Dzięki specjal Duranta dało się aby znać i 1000 punktów ekspa dostarczyło nam na poziom 53. Ugh. Dobra. No to czas na zmianę. Teraz do walki. O! Przedmiot Hardscale. Do walki mogę wysłać sobie. Talonflame. A może znowu Gudrę. Gudrun się fajnie tu bije. Tak zauważyłem. Dobra, to przejdziemy sobie teraz w tę stronę.
No to można zejść na dół, ale w sumie nie wiadomo po co. Bo tu nie ma nic. Aha, tu się schodzi z powrotem. Okej, okay, czyli musimy pójść jakoś inaczej. Z tamtej strony pewnie. No, tu mamy trenera, który zapewne będzie używał walczących Pokemonów. Tam gdzieś na górze jest jakiś przedmiot. Tam gdzieś chyba jakieś wyjście albo przejście dalej. Ale to zaraz. Dobra. Durant! W zasadzie Gudra to nie jest najlepszy przeciwnik dla Duranta. Albo Durant dla Gudry. Zaraz spróbujemy zwiać. Nie udało mi się uciec! Tak, Durant jest chyba szybszy. Jego crunch też zadziała. O nie, jeszcze mi defensa obniżył. Co ja tu mogę zrobić? Myślę Lucario. Dobra, Gudra nie jest dobry dla Duranty. Idź Lucario. Tak, bug bite tym razem. Ja na szczęście, że nie mam jagódki, podwójnie nieefektywny. No to my Aura Sphere. I kończymy tą zabawę. Dokładnie. 1000 punktów expa, 1600 dla Gudry. Gudra jest dobra na hordę Durantów. To tak, o nie. Ludzie często mówią, że początek to koniec, cokolwiek to znaczy. Albo co to znaczy? Że początek jest też końcem? Coś to właśnie znaczy. Dobra, w każdym razie tak, ten jest taki Horyama. Horyama możemy czymś super dowalić. On nie jest jakoś mega silny. Więc może i nie dowali nam niczym szczególnie. Dobra, zobaczymy. Dragon Pulse. Dragon Pulse prosto w Horyama. To zabrało dosyć sporo cios krytyczny. To już Earthquake. Dobra. Teraz pozostaje mieć tylko nadzieję, że mój kolejny Dragon Pulse wykończy Horyama. No wcześniej był kryt. Może teraz nie będzie musiał być kryt, żeby go wykończyć. Dobra, no, udało się. Na dwa Dragon Pulse wykończyliśmy Horyama i 2 FV do HP. No i 2700 punktów expa. Kończmy Ricardo. No przegranie jest końcem. A co to może oznaczać? Coś na pewno. Dobra, chodźmy w każdym razie. O, tu coś mamy. A żeby tam się dostać, no musimy trochę połazić. I kolejne cikie poksy. To się tylko nie zgubię w tej jaskini i zapomnę zwiedzić wszystkich pozostałych miejsc w tym miejscu. Tak, miejsc w tym miejscu. Też mam gadane. Dobra. Znowu Durant. Znów się trzeba czymś ratować. I znów Lucario, bo Lucario z tego co widziałem jest chyba najlepszym Pokemonem na Duranty. Że lecz Lucario! Kolejny Bugbite Pudło, czyli ten ma na pewno hasy, bo Bugbite ma 100% celności. Także Aura Sphere! Daj, Lucario, wykończ to! Dokładnie. No i tak, po 2 FA do defa i groszowy punkt, znaczy, no, może nie taki groszowy punkt expa. Dobra, tam gdzieś coś jest. Czyżby tu? Tak jest, Dark Hit. No i tu mam jeszcze dwójkę Rangersów, ale na razie mi się nie chce z nimi użerać. Dobra, musimy pójść jakoś tędy, żeby dojść do tego tutaj wagonika, przy którym kryje się TM. Ale pierwiej musimy przejść przez skały i inne blokady. Och, dziki Pokémon. Shackle. Braver. Dobra, jak Graveler, no to znów Kudra i tak, Glenie nie przywalił czymś fizycznym, a będzie dobrze. Dragon Breath! Nie chciałem używać Meliwatera, bo po pierwsze mógłby mi trafić, po drugie mógłby mieć Starry, a po trzecie teraz się detonuje. Nie wyjdziemy bez expa. Niestety. Dobra, Graveler się zdetonowała, Kudra nie przetrzymała, no i wychodzimy z walki bez niczego. Ale przynajmniej mamy dojście do TM-a. Mimo tego, co sobie na drogę nie wyszło, jak to się mówi. O, i mamy Shadow Ball'a! TM numer 30. Shadow Ball jest w zasadzie nowym atakiem. Nie wiem, czy mieliśmy okazję go zobaczyć kiedykolwiek w walce. Jest to atak typu właśnie duch, który ma niemałą siłę, 80, cena jest 100. I może też obniżyć Speed Def. No i Lion coś ma. Iron Ball. Właśnie Iron Ball jest kolejnym przedmiotem, który sprawia, że po prostu ataki typu... Znaczy nie, że Pokémony po prostu obniża to Pokémonom speed, no i umożliwia typem ziemnym uderzyć takiego Pokémona typem lata... Znaczy ziemnym atakiem Pokémon latającego lub trzymającego... Znaczy mającego umiejętność Levitate. O, ciężko się wysłowić. Dobra, także tak i kolejny dziki Pokémon od razu. Tu się nie patyczkują jeden po drugim. Popytor kolejny. Także Storm Flame, co prawda... Nie będę się bił z Papitarem. Storm Flame naprawdę nie jest w stanie mu nic zrobić.
Ale tam gdzieś jest jakiś przedmiot. Tu. Max Potion. Max Potion z kolei leczy o pełne HP. To taki lepszy jeszcze potion. W sumie już lepszego nie ma. Oj, coś na nas z powietrza napadło, nawet nie zauważyłem. A to coś, co szukałam? Nie, to coś to Ariados. Dobra, także Town Flame i użyjemy oczywiście naszego Roosta. Wygląda, że Ariados może użyć Sucker Puncha, dlatego też od razu nie opłaca się atakować. Przy okazji się poleczę. No i to już Agility. Ale mimo tego Agility wciąż nie powinien być szybszy od mojego Town Flame'a. Town Flame to szybka ptaszyska, szybka bestia. Także Aerolace i kończymy sprawę, tak myślę. O, oczywiście. Więc Ariados daje chyba do EV, do ataku, tak mi się wydaje. Okej, dobra, to idziemy teraz tędy. Jeszcze się wrócimy. Potem jakiś Tenermi też został do pokonania. Szkoda, że Gudra padła. I Graveler, no to jest Town Flame, to też w ogóle się tej walki nadaje. Hodu! Town Flame też ewentualnie na Duranty się nada, ze swoim Flare Blitzem. Że też troszkę ryzykowna zagrywka. Dobra, co my tu mamy na górze? Zaraz się ukaże. Dobra, także Sand Slash. No na dobrą sprawę z Sand Slashem mogę sobie poradzić. Sand Slash, o ile dobrze pamiętam, nie jest żadna ataków kamiennych. Także zobaczmy, jak zadziała nam Aerial Ace. Oj, dość słabo. To może Azorcesa. W zasadzie, co on może mi zrobić? Slashem przywalić? Ale zobaczmy, jak zadziała Flare Blitz. To jest też najmocniejsze uderzenie. Teraz się go nie wykończy. Dokładnie. A to może Earthquake oczywiście to na nas nie działa, bo mamy typ latający, także na dobitkę Relays. No i chyba jeszcze będziemy pół Texpa na poziom 54, aż dla Town Flame'a. Teraz polecimy z levelami. Także 5-4 dla Town Flame'a, speed plus 3. I może wysłać walki coś kolejnego, następnego. A tym następnym Pokémonem może być Linoon na przykład. Dobra. Rozwalmy te skały, zobaczmy co za nimi się kryć będzie. Trenerka. Z walczącymi Pokémonami. To czego ja nie lubię najbardziej. Dobra, czyli zmuszam je do zmiany, o ile to jest trenerka oczywiście. To, że tu stoi, nie, musi oznaczać, że to jest trenerka, a czy to jest trenerka, to jest niestety trenerka. Wdech, wydech. Głęboki wdech. Okej, okay, walczmy. Dobra, po ćwiczeniach z oddychania możemy zaczynać walki. Także Hydix nawiasza sobie do walki Medichom. To też nie jest za dobre przeciwnik dla Vileplume, bo Medicham może poznać ataki psychiczne. Już to jest Pokémon psychiczny, jakby nie było. Także dobra. O nie, od razu Zen Headbutt. No, to niestety było wystarczająco mocne, aby wykończyć Vileplume. Bardzo, bardzo niedobrze. No i tutaj na sprawę nie mam co zrobić się Medicham. Ten Pokémon jest w stanie rozwalić całą moją drużynę. Taka prawda. Okej, okay. Surf, nie pozostaje nic innego. Zaryzykuję właśnie Greninja, może się uda, ale coś szczerze mówiąc to wątpię. Force Punch, to jest atak, który może sparaliżować typu walczącego. Na szczęście chyba nie sparaliżował. Nie sparaliżował, także mogę teraz użyć Tika i dobić Medicham. Okej, okay, się udało. Przynajmniej z jednym Pokémonem, a jest jeszcze drugi. To taka gorsza wiadomość. I ten drugi Pokémon jest Hawluchar. Dobra, my zostaniemy w polu walki, bo w zasadzie mam Extra Sensory, który będzie dosyć dobry na Hawlusha. Także spróbujmy. Extra Sensory. Starcz. Nie starczył. O nie, się źle skończy. Coin Press. To jest ekskluzywny atak dla Hawluchy. Także walczący. Wykańcza to mojego Greninja. Wykańcza się też moja bateria. Także wyślę teraz jeszcze Linoona. Ten już powinien być w stanie dobić tego Pokémona i będziemy powoli kończyli odcinek. Także na dobitkę już nie kombinujmy strength. Chcemy trafić, bo to w innym wypadku mogło się bardzo źle skończyć. Także tak, pokonujemy kolejnego Pokémona trenerki i tym samym właściwie to już był ostatni Pokémon trenerki. Wdech, wydech, głęboki wdech. Dziękuję Ci za walkę. Okej. Okay. Również dzięki. No i tak, w dzisiejszym filmie z serii Pokémon League to będzie już wszystko, bo bateria mi siada, także do usłyszenia w kolejnym filmie z serii. Między ciekawie pójdę do centrum Pokémon i polecam moje Pokémony, bo nie mają się dobrze. Także do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć! Thank you.